Pamiętacie detale z odcinka z fiksturą? Wielu z Was miało rację. Chodziło o maszynki do golenia na żyletki. I właśnie jedną z nich trzymam w ręce. Ale dziś nie będziemy rozmawiać o obróbce, ale porozmawiamy z człowiekiem, który wymyślił to wszystko i zaprojektował każdy detal. Zapraszam do odcinka z Dawidem. Powiedz mi proszę, skąd się wziął taki pomysł na takie oldschoolowe maszynki? No więc pomysł tak naprawdę pojawił się dość przypadkowo. Zaczęło się od tego, że jakiś czas temu przerzuciłem się kompletnie na golenie maszynkami takimi właśnie oldschoolowymi i wynikało to z tego, że miałem po prostu dość już ciągłych podrażnień po goleniu nowoczesnymi sprzętami. No więc jako fan właśnie tradycyjnego golenia spędziłem dość sporo czasu na jednym z forów internetowych poświęconych tejże właśnie tematyce i w pewnym momencie stwierdziłem, że przeprowadzę eksperyment. Chciałem sprawdzić, jak konkretne parametry maszynki do golenia wpływają bezpośrednio na efekt golenia. Mam spore doświadczenie w projektowaniu, które przez ostatnie ponad 10 lat zgromadziłem w ośrodku naukowym w CERNie w Szwajcarii oraz w ESS w Szwecji. Tak więc postanowiłem zaprojektować maszynkę, która pozwalała zmienić jeden parametr maszynki na raz, bez wpływu na pozostałe parametry. I wynikało ono z mojego zainteresowania tymi maszynkami, a skończyło się na tym, że przez okres około 4 miesięcy wydrukowałem w 3D i wytestowałem 37 różnych maszynek i skrupulatnie przetestowałem 8 parametrów, przypisując im bezpośrednie oddziaływanie na golenie. Wszystko relacjonowałem na międzynarodowym forum, co zostało dość ciepło przyjęte przez użytkowników. Powiedz mi, Dawid, jak to się stało, że trafiłeś do nas z gotowym projektem do AMS? No więc wnioski mojego eksperymentu były dość jednoznaczne. Im lepsze umocowanie i sztywność ostrza, tym gładsze, bardziej komfortowe i bezproblemowe golenie. I dopiero po pewnym czasie wpadłem na pomysł nowego podparcia ostrza, które to nazwałem grzebieniowym podparciem ostrza. I rozwiązanie to okazało się na tyle innowacyjne, że postanowiłem je zabezpieczyć jako własność intelektualną. Następnie moje prototypy zostały przetestowane przez użytkowników tak naprawdę z całego świata. Zarówno z Europy, jak i ze Stanów Zjednoczonych, a nawet i z Australii. I pomimo tego, że były one testowane przez bardzo wymagających golarzy oraz maszynki, które były testowane, te moje prototypy były wykonane w technologii druku 3D, to wyniki tych testów były na tyle pozytywne, że postanowiłem popchnąć projekt dalej i po prostu wykonać je ze stali. I właśnie tak znalazłem AMS. Na początku udało mi się Was znaleźć przez Google, ale następnie zauważyłem u Was na stronie, że macie także kanał na YouTubie. Po obejrzeniu kilku filmików stwierdziłem, że AMS może być doskonałym miejscem na produkcję maszynek. Ale pamiętam ten moment, kiedy przyszłeś do nas, nie? Z tym projektem swoim i ogólnie jak z Tobą rozmawiałem, no to w Twoim głosie i w tym wszystkim, co mówiłeś, no to poczułem taką pasję do tego i no wiedziałem, że to będzie produkt, na którym bardzo będzie Ci zależało. No produkt, gdzie na pewno trzeba poświęcić dużo czasu na to zaangażowania i tak dalej. Widząc ten projekt, po raz pierwszy od razu widziałem, że są tam takie różne zagwózdki, przez które trzeba będzie przejść. Przede wszystkim, jak weźmiesz ten detal do ręki, to od razu widać, że nie da się go tak po prostu złapać w imadle. Produkt ma na tyle skomplikowaną geometrię, różne zakamarki, że zanim zaczęliśmy go obrabiać, musieliśmy wymyślić jakąś konkretną strategię. Dlatego najpierw zaprojektowaliśmy specjalną kołyskę do wykorzystania czwartej osi z możliwością montowania imadła w systemie Zero Point, oraz dodatkowo musieliśmy zaprojektować specjalne fikstury, które umożliwiły obrabianie go na frezarce. Dodatkowo no, ten materiał, z którego wykonane są te maszynki, no, to też nie jest taki prosty w obróbce. Ma całą masę różnych mikroszczelin, na które trzeba uważać i do których trzeba zastosować mikronarzędzia. A z mikronarzędziami, i to w tak trudnym do obróbki materiale, trzeba bardzo uważać, żeby nie przegiąć z parametrami. Masz rację, Marek. Geometria jest skomplikowana, ale to skomplikowanie z czegoś wynika. Tak jak wspomniałem wcześniej, wpadłem na rozwiązanie, które nazwałem grzebieniowym podparciem ostrza. Jeżeli spojrzymy sobie na płytkę dolną maszynki, polega ono na tym,
że grzebień, który tutaj występuje, podpiera ostrze prawie do samej krawędzi ostrza. Powoduje to, że ostrze staje się niezwykle sztywne, a im większa sztywność ostrza, tym gładsze, bezproblemowe golenie. To jest jeden benefit grzebieniowego podparcia ostrza. Drugim aspektem jest to, że sam grzebień sam w sobie działa jako bariera, która zabezpiecza przed wciągnięciem skóry pod ostrze, a więc zabezpiecza przed zacięciami. I dzięki temu, że mamy to zabezpieczenie przed zacięciami, możemy też zaimplementować dość duży prześwit ostrza. Czyli z jednej strony mamy bezpieczne, gładkie golenie, a z drugiej strony to golenie jest bardzo efektywne, dlatego że mamy bardzo duży prześwit ostrza. Dodatkowo, dzięki temu, że mamy ten grzebień, dość łatwo jesteśmy w stanie wypukać zabrudzenia spod ostrza. Czyli maszynka podczas golenia, nawet jeżeli zaraz jest bardzo długi, ona się po prostu łatwo czyści i nie zapycha. No i tak na dobrą sprawę testy u wielu osób z całego świata potwierdziły, że jest bardzo gładko, bardzo wydajnie, no i przede wszystkim bez jakichkolwiek podrażnień. Chcemy także, żeby ta maszynka była bardzo uniwersalna. Dlatego też proponujemy trzy różne charakterystyki tejże maszynki. Jest wersja łagodna, wersja standardowa oraz wersja efektywna. Takie podejście do tematu pozwala tak naprawdę na używanie jednego sprzętu przez całe życie, a nawet i może być taka maszynka przekazywana na kolejne pokolenia. Zwłaszcza, że całość jest też objęta dożywotnią gwarancją. Wspomniałeś także o materiale. Powiedziałeś, że materiał jest ciężki w obróbce. No tak, jest to stal nierdzewna 304L, która jest znana ze swojej twardości, no ale także długowieczności. Dodatkowo, jak sam dobrze wiesz, poddajemy ten materiał pasywacji, żeby jeszcze dodatkowo zwiększyć jego odporność na korozję. I myślę, że warto też wspomnieć, że cały projekt jest projektem w pełni europejskim, dlatego że marka i projekt pochodzi ze Szwecji, produkcja jest wykonywana w AMS, a sam materiał pochodzi ze Słowenii. No właśnie, wspomniałeś o Szwecji. O co chodzi z tą marką i nazwą Nord Razors? Tak, no choć urodziłem się w Polsce, to od wielu lat mieszkam w Szwecji. Tam też powstał cały projekt i marka. I dlatego też nazwa Nord Razors, która ma nawiązywać do pochodzenia marki oraz przede wszystkim też ma nawiązywać do nordyckiej mitologii, której jestem dość sporym fanem. Powiedz mi, jaka była twoja reakcja, kiedy otrzymałeś od nas pierwszy raz gotowy produkt? Co wtedy poczułeś? No przede wszystkim poczułem ogromną satysfakcję. Ogromną satysfakcję i ulgę, dlatego że dobrze zdawałem sobie sprawę z tego, że części te nie będą łatwe w produkcji. Liczy się nie tylko wygląd elementów, ale przede wszystkim wymiary i ich powtarzalność. Odchyłki rzędu kilku setnych milimetra są absolutnie niedopuszczalne, dlatego że po prostu spowodowałyby one zmianę charakterystyki golenia. No i tutaj muszę powiedzieć, uchylić czoła, że EMS CNC Wizards absolutnie stanął na wysokości zadania i dostarczyły elementy, które nie tylko wyglądają pięknie, ale przede wszystkim spełniają moje wymagania projektowe. Powiedz mi, czy pierwsze prototypy trafiły już do testerów? Czy masz już może jakiś feedback? Tak, w pełni stalowe maszynki trafiły już do testerów. Od początku miałem obawę, że stalowe maszynki będą goliły inaczej niż skrupulatnie przetestowane prototypy w druku 3D. Okazało się, że golą one inaczej, ale na szczęście w bardzo pozytywny sposób. Przede wszystkim golenie jest jeszcze bardziej gładkie i bezproblemowe niż kiedykolwiek. I zapewne jest to spowodowane tym, że wersje stalowe mają dodatkową masę, zapewniają większą konstrukcję oraz lepsze tolerancje, których no oczywiście nie da się uzyskać w druku 3D. Powiedz mi, co dalej? Jak będzie teraz przebiegał proces sprzedaży Twoich maszynek? I gdzie można znaleźć więcej informacji o Twojej firmie i produktach? Aktualnie pracujemy nad finansowaniem społecznościowym. Rozważamy Kickstarter lub Indiegogo. Celujemy w przełom września i października, a około miesiąc wcześniej powinna ruszyć faza przedstartowa,
z możliwością zapisu na listę oczekujących. Do naszych wspierających chcemy dostarczyć pierwsze zestawy przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i równolegle także uruchomimy naszą stronę internetową z newsletterem, gdzie będzie łatwiej można śledzić nasze postępy. Dzięki za rozmowę. Cieszę się, że udało nam się sprostać Twoim oczekiwaniom. No i nie możemy już się doczekać, jak zaczniemy produkcję rączek do Twoich maszynek na naszej nowej maszynie DMG. A tymczasem w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam serdecznie do komentowania, do zadawania pytań w komentarzach. No i zapraszam również do subskrypcji, bo jak widzicie, jeszcze będzie wiele ciekawych projektów na naszym kanale. Do zobaczenia, cześć!